Witajcie! Będzie niezwykły odcinek, ponieważ jestem w Getrwałcie i nie mam gimbala ani statywu, ale jakoś dam radę i nagram to wszystko sobie. Tu jest Getrwałt. Jest tutaj tak pięknie, że się prawie popłakałam, jak tu wjechałam. Zapraszam Was do nowego odcinka. To, co widzieliście, to jest tak zwane święte źródełko, wiadomo. Kiedyś się w ogóle wypowiem na temat takich rzeczy, ale klimat, jaki tutaj panuje, jest bardzo, bardzo dobry. Jak najbardziej. I no oczywiście święte źródełko, pijesz, zdrowiejesz, woda krzepy ci doda. Zatem tak to wygląda. To jakoś tak chyba szczęśliwie się złożyło, że jest bardzo mało ludzi. Cieszę się bardzo z tego powodu. Pokażę Wam jeszcze oczywiście kilka miejsc i kościół w środku. Nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym, ale na pewno wszystko Wam powiem. No mówię, mam nadzieję, że ten dźwięk będzie całkiem okej, bo nie mam niczego, nie wzięłam nic do nagrywania. Nic. Więc zapraszam dalej do oglądania tutaj okolicznych krajobrazów. No i przemieściliśmy się do mojego rodzinnego domu. Dlaczego nie Getrwałt? Bo tam dużo rzeczy się działo i rzeczywiście potrzebowałam tego miejsca. W ogóle drugi raz w życiu zdarzyło mi się, że czułam się gdzieś tak, jakby to był mój dom. I szczerze powiedziawszy, jest to trochę przerażające, bo bardzo, bardzo tęsknię w ogóle za tamtym rejonem, jakby, bo nie tyle za Getrwałtem, chociaż tam też było bardzo ładnie, co po prostu w ogóle za tamtym rejonem, jak ktoś był, podejrzewam, że wie, o co chodzi. Dzisiejszym tematem, jakim chciałam poruszyć, to jest kwestia Maryi. Dlaczego w ogóle ten temat poruszam? Nie jestem osobą, która jakoś się mocno poczuwa w ogóle w tematyce Maryi. Generalnie dla mnie w ogóle Maryja przez wiele lat była taką w sumie zagadką w Kościele, bo nie do końca rozumiałam tego, po co w ogóle jest Maryja w Kościele katolickim. Pamiętajcie o tym, że no jakby Kościół założony jest przez Jezusa Chrystusa, przez Pana Boga, tak? I tutaj czasami tutaj już tak taką petardą mocną chcę rzucić w ogóle osoby, które kojarzą mnie na przykład z różańcem pompejańskim, nowenną pompejańską, przepraszam, bo mi kilka osób zwróciło na ten temat uwagę, to taka większa bomba. Pamiętajcie, już na samym początku, pamiętajcie to, że w naszej wierze najważniejszą postacią jest Jezus Chrystus, Eucharystia. Maryja jest jakby dotarła do Kościoła katolickiego, że tak powiem, w teologii Kościoła katolickiego po jakimś czasie i bardzo słusznie. I też słusznie rozumiem, że wiele osób tego nie rozumie i cieszę się, że gdzieś tam mam takie ciągle popchnięcia w to, ostatnio zauważyłam, że mam takie popchnięcia w to, żeby w ogóle w tą mariologię tak troszeczkę wchodzić. Nie ukrywam, że bardzo pomogły mi w tym, uwaga, studia duchowości ignacjańskiej, o których opowiem Wam w innym odcinku na pewno, ale chciałabym Wam tak podzielić się z Wami takim moim doświadczeniem takiego dojrzewania w ogóle w wiedzy o Maryi. I pierwszym etapem był oczywiście ten czas, kiedy wychowywałam się w domu. Zawsze miałam taką jakby rodzinę, taką maryjną, jak to się mówi. I ja nie do końca to czułam. Jako młody człowiek i jako już później studentka, jeszcze chodząca przez chwilę, bo krótko chodziłam jako studentka do kościoła, to był taki moment takiego długiego okresu buntu, właśnie wtedy studia,
to, że dla mnie było takie niejasne, dlaczego jakby Maryja jest ponad Bogiem. Naprawdę pamiętam, miałam taką sytuację, kiedy ja wielokrotnie myślałam podczas mszy na święte, że w końcu tych obrazów maryjnych jest więcej niż samego Jezusa, więc ja chyba przychodzę nie do kościoła, gdzie jest Jezus Chrystus, tylko Maryja. I to spowodowało we mnie ogromny wewnętrzny konflikt. Jeżeli słuchając to teraz, jesteś zdziwiony, że, albo zdziwiona, że to w ogóle mówię, to wydaje mi się, że to może być jakiś też taki sygnał, bo w sumie wydaje mi się, że ja jestem też takim dobrym sygnałem do tego, co się dzieje w głowach niektórych ludzi, właśnie katolików, że jak rozmawiam często z katolikami, to oni naprawdę nie wiedzą, skąd jest Maryja. I okej, okay, nie poczułam się jakoś mocno w kwestii tłumaczenia tego. Bardzo polecam, jest ciekawy odcinek u Mikołaja Kapusty na kanale Dobra Nowina, Kult Maryjny, jakoś tak się nazywa tam, skąd wziął się w kościele katolickim. Pamiętajcie, i to jest taka od razu już taka wielka bomba na sam początek, która nie do końca zawsze zadowala wszystkich w kościele katolickim, ta informacja. W kościele najważniejszy jest Bóg, Jezus Chrystus. Trójca Święta. To jest absolutnie najważniejsze. Eucharystia. I tutaj jest trzeba ewidentnie ustalić. Do tego dojrzałam bardzo późno. I gdzieś po drodze rzeczywiście przez to, że nie do końca było mi wyjaśnione, skąd wzięła się Maryja w kościele katolickim, jakby skąd wzięła się teologia oraz kult maryjny, ja zaczęłam się z tego kościoła też wycofywać. Oczywiście było też wiele innych kwestii, dla których ja zaczęłam odchodzić od kościoła w ogóle. Zaczęłam się wtedy bardzo interesować protestantami, naszymi braćmi, fantastycznymi braćmi odłączonymi, z których naprawdę można brać, czerpać wiele inspiracji. Obserwowałam swego czasu, pamiętam takiego chłopaka na Instagramie, nie ukrywam, przystojny. Pamiętam, że wtedy byłam wolna i pamiętam sobie go obserwując, nawet sobie wyobrażałam, że kurczę, fajnie, protestanci, to są fajni. Katolicy też są fajni. A co by było najważniejsze? Chrześcijanie są fajni, generalnie rzecz biorąc. Wierzący chrześcijanie są najlepsi. Jako pary i w ogóle mężczyźni. Takie jest moje subiektywne zdanie. Ale dobra, wyłączamy się. I przeglądając tego Instagrama, to co on rzuca, mnie to bardzo inspirowało, bo mnie to... No w sumie to mnie zaskakiwało to, jak człowiek, który jest tak młody, ma taką wiedzę o Piśmie Świętym. Ja mu zazdrościłam. I dzisiaj już znam takich katolików też, tak? Ale rzeczywiście w tamtym okresie tego w ogóle nie łapałam. I czytając jego posty, widziałam też komentarze, ale też i jego posty, jakby jego... No jego generalnie działania i... Co mnie wycofało kompletnie w zasadzie ze współpracy, z myślenia w ogóle o tym, żeby gdzieś tam może trochę wdepnąć w kwestię właśnie naszych braci odłączonych, to była kwestia podejścia do Maryi właśnie. I już wychodząc od kwestii lubię, nie lubię, chodzi o sam szacunek. Maryja, Matka Jezusa, taki jest fragment w Ewangelii, Matka Jezusa, to wiecie... Tak mówiąc po chłopsku, nie? No nosiła kobieta pod sercem Boga. Została natchniona tak Duchem Świętym, że bez żadnej zewnętrznej ludzkiej pomocy, no tak to ujmę, została napełniona Duchem Świętym i zrodził się Jezus Chrystus, który rozwijał się w niej, w jej ciele. To, w jaki sposób ona musiała być, bym powiedziała, nie wiem, to tak mówię teraz bardzo po ludzku, przepraszam, że ktoś jest teologiem przypadkiem, albo nie wiem, księdzem i mnie słucha, ale no to jest wręcz przebłyskujące, no to jest niesamowite. No. Myślę, że jak ktoś doświadczył dotknięcia Ducha Świętego, czy tam zesłania Ducha Świętego, to wie jak jest, a Maryja tak miała przez cały czas, no nie? Tak więc... To z samego tego faktu, myślę, że samej Maryi jako postaci należy się szacunek. Ewidentnie. A no rzeczywiście spotkałam się z bardzo brzydkim traktowaniem, używaniem, Waldo powiedziała, wulgaryzmu wobec tej kobiety w Ewangelii, Matki Jezusa. I jakby tutaj znowu wycofałam się i jakby szukałam dalej. No dziękuję Panu Bogu, że mam taki mały dar, talent tego, że przez cały czas szukam odpowiedzi na swoje pytania. Może czasami, no dobra, nie chce mi się czasami i nie szukam. Ale raczej w większości szukam tych odpowiedzi na pytania, albo przychodzą same po prostu do mnie, bo się modlę o te odpowiedzi. I
przyszły do mnie rzeczywiście, słuchajcie, odpowiedzi. I ja wam powiem tak, jeżeli ty zastanawiasz się, o co chodzi w ogóle w Maryi w kościele katolickim, to zapraszam ciebie przede wszystkim do czytania książek o Maryi. O czytania książek na przykład, które są napisane przez księdza Dominika Chmielewskiego. O posłuchanie takiego właśnie człowieka jak Mikołaj Kapusta. O posłuchanie kogoś takiego jak na przykład, ojciec Adam Szóstak z Langusty na Palmie. Ja wiem, niektórzy też mówią, Adam Szóstak, nie? Ale to ciężko, powiem wam, znaleźć takiego na ten moment dla mnie człowieka, który potrafi lepiej tak po chłopsku wyjaśnić w ogóle, o co chodzi z tą Maryją. Bo pamiętajmy, my wszyscy katolicy, pamiętajmy o tym, Maryja nie jest najważniejsza. Jakby dawanie jej mocy, tak? Bo ja pamiętam, miałam taką rozmowę z taką panią, która jest ekumenistką. Ja zresztą tak samo jakby wchodzę coraz bardziej w tą strefę, bo dla mnie Jezus jest najważniejszy. Maryja jest dla mnie ogromnym wsparciem, z moją przyjaciółką. Jest taką po prostu matką niesamowitą. I jak czerpię z niej, ja widzę po prostu jej cuda, które ona w moim życiu wykonuje za wstawiennictwem. Jej wstawiennictwo powoduje to, że w moim życiu dzieją się cuda. Tak, ale wiem, że rozmawiałam z panią, która mi tłumaczy na przykład, że nie wolno zawierzać Maryi, bo Maryja nie ma takiej mocy. I oczywiście, że Maryja takiej mocy nie ma. Jeżeli ktokolwiek chce powiedzieć mi, że Maryja ma moc zrobienia czegokolwiek, to jest w absolutnym podstawowym błędzie, bo to tylko wszystko Bóg nakręca, tak? Ten cały świat to wszystko robi. I strach przed Maryją, który ja też miałam w sobie, i w ogóle strach i takie, czy rzeczywiście Maryja jest kimś, kto jest istotny w Kościele, to jest podpowiedź złego. I ja już wiele razy doświadczyłam tego, że miałam autentycznie czasami strach nawet przed tym, że o Boże, ja powiedziałam coś do Maryi, a nie powiedziałam do Jezusa, albo powiedziałam do Jezusa, a nie powiedziałam do Maryi. Hierarchia jest dla nas oczywista. Bóg. Bóg, Ojciec jest najważniejsze. Wszystko przechodzi też tak przez ręce Jezusa oraz Ducha Świętego, Trójcy Świętej, coś, co jest nie do ogarnięcia dla mojej głowy jeszcze, ale mam nadzieję, że tak za jakieś 40 lat będę w pełni ogarniała to sercem oraz rozumem, nie tylko jako tako rozumem. Zatem tutaj ja, jako Pola, chcę wam powiedzieć jedną rzecz, kolejną w sumie rzecz, troszeczkę chaotycznie, przepraszam, ale nie do końca jeszcze czuję to wszystko, co tutaj się dzieje, to, że ja w ogóle wam dzisiaj nawet mówię ten kanał. Ja tu mówię, że mówię o Maryi, bo ten kanał, on gdzieś tam się waha między kwestiami trochę biznesowymi, trochę chrześcijańskimi ogólnymi, trochę nawet związkowymi. Teraz mówię o Maryi i ja myślę, że ten kanał tak trochę będzie się formował w tą kwestię takiego rozwoju chrześcijańskiego, bo on będzie się rozwijał razem ze mną, z moją duchowością. Takie małe świadectwo mini cudu właśnie w kontekście tego kanału było takie, i to jest ostatnia rzecz, którą powiem dzisiaj, żeby ten kanał, żeby dzisiejszy odcinek nie trwał wiecznie, to jest chociażby to, że słuchajcie, ja autentycznie zrezygnowałam z tego kanału. Ja się modliłam do Pana Boga o to, że albo jest jakiś znak, daj mi jakiś znak, czy ja mam prowadzić ten kanał, przecież ja nie mam charyzmatu mówienia, ja nie mam charyzmatu jakiegoś przekazywania ludziom wiedzy. Ja bardzo często mam wiedzę w głowie, ale kompletnie nie umiem jej przekazać. Więc co ja mam zrobić z tym kanałem? No już trochę zaczęłam, ale ja to mogę skończyć, bo to nie jest jakieś wielkie. I słuchajcie, dosłownie następnego dnia, bo to następnego dnia okazało się, że ten film o nowennie pompejańskiej stał się jednym z popularniejszych filmów takich tam wśród chrześcijańskich filmów, tak oglądanych. Przez to może dzisiaj nawet oglądasz mnie teraz, bo zasubskrybowałeś albo zasubskrybowałaś kanał Rajskie Życie. I jakby mówię, okej, no to już jest taki wyraźny znak, że te znaki były podwójne, ale już nie chciałam wam to też opowiadać. Pierwszy raz tak było, później znowu zrezygnowałam, stwierdziłam, że nie, to był przypadek, to był ewidentnie przypadek. I później drugi raz, tak? I akurat, jeżeli chodzi o tą nowennę pompejańską, czyli kwestię maryjną, ja cała czuję się jakby w patronacie, czuję się absolutnie pod stawiennictwem świętego Maksymiana Kolbego, jak wiele ludzi na całym świecie, ale czuję się i czuję to, że on gdzieś tam modląc wspiera się we mnie, wstawia się za mną. On nie czyni cudów, on się wstawia za mną, tak?
Tutaj trzeba absolutnie. Jak ostatnio jakiś czas temu usłyszałam, że no właśnie wierzymy w świętych, że w ogóle czcimy zmarłych albo coś takiego. Dlaczego wierzymy w ogóle w świętych? Z tym czczeniem zmarłych to ja bym bardzo polemizowała, ponieważ nikt, kto wierzy w Jezusa, po prostu no, nie umrze, tak? I jakby to jest zapisane w Piśmie Świętym. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś nadużycie teraz, co ja mówię. Ale też, wiecie, święci i fakt, no na przykład w ekumenizmie, czy też w protestantyzmie, to ty jesteś święty, ja jestem święta, bo wierzymy w Jezusa Chrystusa i my z wiary, tak, jesteśmy święci. I jak ktoś umarł, no to my nie wiemy, co się z nim stało, ale mamy liczne dowody, i ja też, na to, że naprawdę życie jest poza ziemią i te osoby, które są już po śmierci, to one są po prostu w życiu wiecznym i się wstawiają za nami. Ktoś kiedyś powiedział, że ale jak to w ogóle, że święci, w ogóle o co chodzi, że w ogóle powinieneś się modlić do Jezusa. To Jezus wszystko robi, nie? Ale ja mówię mu, słuchaj, ale ty nigdy nie poprosiłeś nikogo świętego tutaj, żeby się ktoś za ciebie pomodlił, no bo jest też napisane w Piśmie Świętym, że jak się będzie modlić dwóch albo trzech w jednym, za jedną rzecz, to będzie im to dane, tak? I ja po prostu robię to samo, tylko że wykorzystuję sytuację, że nie tylko tutaj tych na ziemi proszę, ale też tych, którzy wiem o tym, że już są jeszcze bliżej Pana Boga i proszę ich o wstawiennictwo. To jest bardzo ważne. Myślę, że dla katolików czasami nie do końca uświadomione to, że Maryja oraz święci to są osoby, które się za nami wstawiają, za nami się modlą i które są dla nas wzorem do naśladowania, ale one zawsze działają tylko za pośrednictwem Pana Boga, z mocą Jezusa, z mocą Ducha Świętego. Okej, okay, dobra, tyle. W zasadzie to był film o wszystkim i o niczym, ale obiecuję, po prostu, no, jeżeli Pan Bóg da i będę dalej żyła każdy kolejny dzień, tak jak żyję, to będę nagrywać te filmy, będą one się pojawiać tam, nie wiem, raz w miesiącu, może czasami raz na dwa miesiące, ale ponieważ otrzymuję od niektórych ludzi wiadomości pod tytułem, że mój film coś im dał w życiu, no to ja będę próbować po prostu przekazywać siebie wam, nie dodając niczego więcej niż jest w Piśmie Świętym. To zapraszam was do subskrypcji kanału, trochę mi tutaj słońce kurczę razi, ale do subskrypcji kanału, do komentowania. Wiem, że tematyka maryjna jest kontrowersyjna właśnie w kwestiach wyznaniowych, aczkolwiek w większości wyznań chrześcijańskich wydaje mi się, że Maryja jednak jest ważną osobą. Zatem myślę, że to nie będzie aż tak źle, ale no mam nadzieję też, że wytłumaczyłam też kilka kwestii. Ja naprawdę czuję, wierzę i mam co najmniej dwa albo już nawet trzy cuda w moim życiu, które zostały spełnione za pośrednictwem Maryi i dlatego będę o niej mówić tutaj na tym kanale. Dzięki bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Na razie. Pa!